Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina 4:30. Jestem nad Zalewem Zemborzyckim. Cisza, spokój. Nie widać nikogo. Dzisiaj sobie wziąłem dwie wykrywki i kamerę jeszcze jedną, bo będę sobie nagrywał przy okazji jedno ujęcie do czołówki, którą mam zamiar sobie zmontować do moich filmów, a wpadłem na pomysł pewnego ujęcia i potrzebowałem drugiej kamery i Equinoxa, żeby czołóweczkę nagrać. Rozstawię się tutaj pod wysepką i będę zaczynał poszukiwania. Zobaczymy, co dzisiaj uda mi się wykopać. Pierwsza monetka dzisiaj i 10 groszy wpadło. I powiem wam, że ciepło mi się zrobiło, jak zobaczyłem to coś. Ale niestety to nie jest złoto. To jest jakaś zabawka. Nie ma punc żadnych. Widać, że tutaj się coś odkleja. No to jakiś tombak. Coś z odpustu. No, ale fajnie to wygląda, tylko że to jest nic nie warte. Mam kolejną monetkę, tym razem wyszła złotóweczka. I znów kuzyna znalazłem. 1 grosz. A tym razem 50 groszy trafiłem. A tym razem prawie na wierzchu leżało 20 groszy. I udało się wytuptać 2 złote. Proszę bardzo. Na wierzchu leżał sobie kolczyk. O, to jakieś żelazo. Jakaś stal. Może posrebrzane. Takie kółko. Fajnie tutaj jest. O tej porze. Nie ma nikogo, tylko ja i jakieś ptaki wodne. Kaczuszka sobie pływa. A ja zbieram kapsle. I duże śmieci, na które nie mogę patrzeć. i tak chodzę po tej plaży, to trochę pozbieram tego dziadostwa. I mam kolejne 2 złote. Na paliwo zarobiłem już. I kolejna taka ładna 2 teraz wyszła. Nawet ładnie dzisiaj sypie. I znalazłem znowu kuzyna. 1 grosz. Będę kończył na dzisiaj poszukiwania. Dochodzi godzina 8, więc czas zawijać się na podsumowanie. Jestem już w domu. Jak widzicie, to jest efekt mojego porannego wypadu nad Zalew Zemborzycki. A kapsle, śmieci, zrywki, pazłotka jakieś, troszeczkę bilonu, jakiś tam stalowy kolczyk. I coś takiego, ale to jest wiadomo odpustowa zabawka, czyli jakieś tam odpustowe złoto. No i tyle. Wypad w miarę fajny. Dzisiaj po południu znowu jadę nad Bug na taki łączony wyjazd. Troszeczkę wieczorem pochodzę i troszeczkę jutro rano, może tak gdzieś do południa, zobaczę ile dam radę. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do Was. Cześć!